będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie 22 grudnia na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj we fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy modlitwę Maryi, Magnifikat. To jest najdłuższa modlitwa, jaką możemy usłyszeć w Ewangelii, którą wypowiada Maryja. I do czego dotyczy ta modlitwa? Modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia, modlitwa chwały Pana Boga. Za to, co Maryja od Niego otrzymała. Za to, że stała się Matką Syna Bożego. Maryja wielbi, uwielbia Pana Boga za tak wielki dar. I kochani, dzisiejsza Ewangelia tuż przed samymi świętami zachęca nas, abyśmy no właśnie także uwielbiali i chwalili Pana Boga. Uwielbiali i chwalili Boga tak, jak czyni to Maryja. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. Czy wielbimy Pana Boga za otrzymane dary? Czy dziękujemy Panu Bogu za to, co od Niego otrzymujemy? Czy raczej tylko nasze modlitwy, nasze prośby? Nasza modlitwa to monolog prośby skierowanej do Pana Boga. Jeszcze dzisiaj Maryja uczy nas pokory i bycia służebnicą, bycia tą, która służy Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Kochani, pokora to przyjęcie tego, co Pan Bóg dla każdego z nas przygotował. Pokora to to, z czym chcemy przed Panem Bogiem stanąć. Zatem, kochani, niech te słowa Maryi z dzisiejszej Ewangelii, wielbi dusza moja Pana, będą również i naszymi słowami naszej codziennej modlitwy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem.